jest w tej chwili dyskusja wokół tego, jak służby, tak, powinny być także kontrolowane. I tutaj stawiane są kolejne zarzuty Prawu i Sprawiedliwości, że to jest taka inwigilacja na potęgę, że państwo za wszelką cenę chcą pozostawić dowolność, tak, wprowadzania tych zasad operacyjnych, że państwo pozwala, że nie ma ograniczenia w czasie, że nie ma także przygotowanego jeszcze katalogu przestępstw, przy których można takie właśnie całe systemy operacyjne wprowadzać. Wręcz przeciwnie. Właśnie na przykład w przypadku kontroli operacyjnej obecne przepisy nie ograniczają terminu jej stosowania. Sąd może przedłużać na kolejne okresy. Tam było zajęcie 18 miesięcy. Właściwie w nieskończoność. Mhm. My wprowadzamy właśnie teraz tym projektem ustawy maksymalnie 18 miesięcy. Więc to jest nałożenie kagańca na służby kontroli. I to kontroli sądowej. Właśnie o tym przed chwilą mówiłem. I tego przyspieszenia, tak, żeby te działania były skondensowane i żeby mieć właśnie tym czasem. Dzisiaj nie ma ograniczenia w czasie. Będzie ograniczenie, i to jest w naszym projekcie, właśnie do 18 miesięcy. Inna sprawa kontroli danych telekomunikacyjnych pobieranych przez służby do różnych celów związanych z ich działalnością nie ma dzisiaj zupełnie. Chcemy, żeby to była kontrola sądowa. Będą musiały służby zdawać sprawozdania co pół roku sądom, a sądy będą mogły sięgać do materiałów, także tych, które uzasadniały zastosowanie tego typu działań i będą mogły sądy to oceniać. Także a dzisiaj, jaka instytucja, dzisiaj jest pani zdecydowanie miała... gorzej niż będzie pod rządami tej ustawy. Mhm. A jaka instytucja miałaby sprawować tę kontrolę, o której mówił Trybunał Konstytucyjny nad służbami? Dzisiaj mamy... To kto by miał to być? No, pani redaktor, nikt nie wymyślił jakiejś instytucji, chociaż kraje europejskie znają różne rozwiązania, takie jak inspektoraty nadzoru nad służbami. My mamy ministra koordynatora. Przywróciliśmy tę funkcję, za czasów rządów PO-PSL tego nie było i właśnie służby pozostawały bez kontroli i robiły co chciały. Działały źle, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, a robiły co chciały, jeżeli chodzi o to, do czego nie były uprawnione. Dzisiaj ta skala podsłuchów jedna z najwyższych dzisiaj, w Europie. Dzisiaj prawda? Są podejrzenia o to, że mogło mieć miejsce zjawisko inwigilacji, nielegalnej inwigilacji różnych osób, między innymi dziennikarzy. No jest kwestia jeszcze niewyjaśniona całej afery związanej z taśmami prawdy, no, tymi podsłuchami. To pozostawało rzeczywiście bez kontroli, a w demokratycznym państwie prawa służby muszą działać, muszą mieć też dobre instrumenty, żeby mogły skutecznie działać na rzecz naszego bezpieczeństwa, ale muszą też być kontrolowane. I my właśnie kontrolować będziemy je przez ministra, koordynatora, ministra konstytucyjnego. Przywróciliśmy tę funkcję. I z drugiej strony przez Sejmową Komisję do Spraw Służb Specjalnych oraz oczywiście dobre ustawy. I w przypadku tych czynności operacyjno-rozpoznawczych, których częścią jest stosowanie właśnie kontroli operacyjnej, przez prokuraturę i sądy. Tak, ale mówiąc o tym, że tę kontrolę sprawuje minister koordynator, na pewno nie zaspokaja pan oczekiwań całej opozycji, która mówi, że powinien powstać jakiś, nie wiem, organ, jakieś gremium, które i kto by wtedy to gremium miał wybierać i w jakim trybie? 8 lat trybie? Rządziła koalicja PO-PSL i takiego organu nie wymyśliła i nie powołała, więc niech teraz się nie mądrzy. Tak, ale mówiąc o inwigilacji... My uważamy, przepraszam, że te rozwiązania, które są w naszym obecnym ustawodawstwie, jeżeli uczciwie będą wypełniane te kompetencje, które są przypisane poszczególnym organom, są wystarczające, żeby w Polsce służby nie miały nadmiernych możliwości działania bez kontroli, czyli sięgania po operacje nielegalne, ale trzeba to rzeczywiście kontrolować. Musi być ten gen uczciwości. Właśnie. I gen poczucia odpowiedzialności za państwo u tych, którzy sprawują nadzór.